Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Klub Parlamentarny Solidarna Polska dostrzega ten niezwykle ważny problem, problem plagi pijanych kierowców, którzy są zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego, którzy często są powodem śmierci jednej lub więcej osób w wypadkach drogowych. Nie mówię tu już o kolizjach drogowych, o uszkodzeniu innych samochodów, o samym zagrożeniu w ruchu drogowym, ale są to często sprawcy wypadków śmiertelnych, czyli sprawcy odebrania życia drugiemu człowiekowi. Dziwię się, że pani poseł przed chwilą mówiła, że ktoś może po pijanemu spowodować wypadek w sposób nieumyślny. A przepraszam, już samo wejście do samochodu, odpalenie silnika i ruszenie tym samochodem jest umyślnym przestępstwem w polskim prawie. No przecież po to mamy polskie prawo, które mówi, że od 0 do 0,19 promila to jest się trzeźwym, od 0,2 do 0,49 promila jest się po użyciu alkoholu, a od 0,5 promila jest się w stanie nietrzeźwości. No tak chyba mówi dzisiaj nasze prawo i też warunkuje wysokość kary w zależności od tego, jakie stężenie tego alkoholu we krwi sprawcy było w momencie wykroczenia czy przestępstwa. I Solidarna Polska wyraźnie mówi, że dotychczasowe regulacje i dotychczasowe kary stosowane przez polskie sądy nie wpływają na zdecydowane ograniczenie, czy też no, w konsekwencji wyeliminowanie, byłoby to wspaniale, pijanych kierowców z ruchu drogowego. Dzisiaj za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, czyli będąc pijanym powiedzmy 0,5 promila, wiecie państwo, kto najczęściej jest ukarany? To są ludzie, którzy w więzieniach siedzą. To są prości mieszkańcy wsi, często z terenów popegeerowskich, gdzie jest bieda, gdzie zostaje im jedyna rozrywka w barze, do którego ma 2 albo 3 kilometry i dojeżdża na rowerze, żeby nie drałować pieszo, bo w mieście sobie pójdzie za róg do sklepu i będzie sobie to piwko kupował. I dzisiaj takich się karze, bo są biedni, bo nie mogą reagować na siłę państwa, które stosuje przecież przymus, które stosuje także swoistą przemoc wobec obywatela. Tylko przemoc w tym momencie dozwoloną i uzasadnioną. Ale jest to nierówność w traktowaniu tychże osób. Dziwię się przedstawicielowi Platformy Obywatelskiej, który wnosił tutaj o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Podobnie jak dziwię się klubowi ruchu Palikota, którego nie ma tutaj na sali, a przecież widzieliśmy również szefa tego klubu, który, jak to się mówi, z gwinta pociągał wódkę i pokazywały to stacje telewizyjne, oglądały to miliony Polaków i wydawało się, że jest to swoiste przyzwolenie do takich zachowań, których my oczywiście nie podzielamy i uważamy to za negatywne i w ogóle takich rzeczy nie będą się ani promować, ani pokazywać. Dlatego też uważam, że projekt ustawy skierowany przez Klub Parlamentarny Solidarnej Polski wychodzi naprzeciw już nie tylko zapotrzebowaniu społecznemu, ale wychodzi naprzeciw trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, o tych wszystkich Polaków, o tych normalnych Polaków, którzy nie siadają za tak zwanym kółkiem, kiedy wypiją tak zwanego kielicha. I o to chodzi, bo wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć kiedy i gdzie można pozwolić sobie na określone zachowania. A kwestia pijaństwa i kwestia jazdy po pijanemu dotyczy różnej grupy osób. Zawodowe, również pod względem ekonomicznym, jeśli chodzi o status majątkowy, a także jeśli chodzi o hierarchię społeczną. Mamy przypadki znane nie od dzisiaj, że nie są to przypadki odosobnione. I kiedy będzie ta kara odebrania narzędzia przestępstwa? Narzędzia. W tym momencie pojazd jest narzędziem wykonywania przestępstwa. Sam pijany człowiek nie, bo jeżeli on będzie podchmielony i pójdzie ulicą spokojnie do domu, to nie zrobił w świetle polskiego prawa nic złego. Ale kiedy wsiadł do samochodu i użył tego samochodu, to użył narzędzia do popełnienia przestępstwa. I tutaj Unia Europejska i prawo Unii Europejskiej wręcz zaleca, nakazuje nawet, żeby
również narzędzie i pożytki, ewentualnie tutaj o pożytkach nie mówimy, przepadały, ulegały przypadkowi, jeżeli jest to przestępstwo popełnione właśnie z winy umyślnej. Zwracam również uwagę Wysokiej Izby na opinię Biura Analiz Sejmowych, no, która wyraźnie wskazuje, że jest to zgodny z przepisami prawa projekt, nie wnosi tutaj żadnych zastrzeżeń, nieco odmiennie do problemu podszedł Sąd Najwyższy, o ile dobrze pamiętam. I dlatego też prosimy, żeby wnioskodawcy, znaczy ci, którzy wnioskowali o odrzucenie w pierwszym czytaniu, żeby zweryfikowali swoje stanowisko, żebyśmy mogli porozmawiać w komisji o walorach tej ustawy, nie o tym, co jest też złe, ale żeby ją poprawić tak, aby weszły w życie takie rozwiązania, które ochronią ludzkie życie i zdrowie, bo przecież my jako posłowie na Sejm również czujmy się odpowiedzialni za tych, którzy nie piją, za tych, którzy chcą być bezpieczni i spokojnie poruszać się po polskich drogach, a nie brońmy tych, którzy wypiją i jadą po pijanemu i przez nich giną ludzie. A jeszcze zwracam się tutaj do zarzutu, że rodzina ucierpi, jak się samochód zabierze. A przepraszam, a jak się mandatem karnym obłoży, to rodzina nie ucierpi? A jak się kogoś wsadzi do więzienia męża i ojca, to rodzina nie ucierpi? Ucierpi. Jeśli ktoś decyduje się na popełnienie przestępstwa, a wsiądnięcie do samochodu pod wpływem alkoholu czy w stanie nietrzeźwości jest świadomym popełnieniem przestępstwa, to nie jest przypadek, no chyba że będzie pomroczność jasna, bo takie to się rzeczywiście przypadki zdarzyć mogą, ale to nie jest przypadek. Każdy wie, że jak wypije, to wsiadać nie może. Jeżeli wsiada i jedzie, podlega karze. My tylko tę karę zaostrzamy tak, żeby dotknęła również tych, którzy dzisiaj nie martwią się o jakieś drobne kwoty, drobne nawiązki czy mandaty za wykroczenia. Dlatego też jeszcze raz apelujemy do Wysokiej Izby o poparcie tego wniosku i rzeczywiście w komisji przepracujmy ją. Jeżeli są tutaj jakieś elementy, na które należy zwrócić uwagę, które należy poprawić, poprawmy je i wprowadźmy tę słuszną regulację. Dziękuję bardzo.